Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które będę chciała przeczytać we wrześniu. Jeśli chodzi o mój wrześniowy TBR, to mam tutaj 5 książek w papierze i jedną książkę, którą pokażę Wam w formie okładki wyświetlonej obok mnie, ponieważ jeszcze nie miała swojej premiery i jeszcze nie mam jej w swoich rękach. Natomiast na pewno będę chciała ją przeczytać tuż po premierze. Możecie się domyślać, co to jest. Pokażę Wam ją na końcu i dajcie znać w komentarzach, czy zgadliście, o którą książkę mi chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o te książki, które mam w papierze, to ponieważ wrzesień to jest taki początek jesieni, ta aura jesienna się tak zaczyna, to są takie już długie wieczory gdzieś tam z deszczem, wiecie, uderzającym o szyby, to zawsze nachodzi mnie ochota na jakieś takie bardziej mroczne klimaty, albo na klasyki. No i właśnie tutaj mam połączenie jednego z drugim, czyli Frankenstein, Mary Shelley. Jest to książka, która jest tak bardzo znana w popkulturze, że mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, o czym ona jest. Natomiast to, co mnie najbardziej ciekawi, to jest to, co o tej książce słyszałam, a mianowicie to, że to nie jest taka książka grozy, jak wiele różnych innych takich interpretacji właśnie kulturowych tę książkę przedstawia. Nie jest to książka o samym potworze, a bardziej o takiej istocie człowieczeństwa. Tak właśnie słyszałam od innych osób, które już tę książkę miały ochotę czytać. I podobno jest ona wbrew pozorom bardzo smutna. Frankenstein był na mojej liście książek do przeczytania w 2021 roku, tak więc mam nadzieję, że uda mi się go przeczytać we wrześniu albo po prostu w drugiej połowie tego roku i będę mogła Wam o tej książce coś opowiedzieć. Bardzo chciałabym ją poznać. Ja mam tutaj to wydanie Vespera, które też jest bardzo ładne, tylko ma takie troszkę małe literki, ale w środku są też ilustracje, także mam nadzieję, że jakoś uda mi się przez to przebrnąć. Dwie kolejne książki, które tutaj mam, to są książki wydawnictwa Win India, czyli coś lżejszego, młodzieżowego. Te książki już Wam pokazywałam w Book Haulu, ale pokażę Wam je jeszcze raz. I pierwsza z tych książek to Nasz ostatni dzień Adama Silvery. Jeżeli chodzi o tego autora, to ja żadnej jego książki do tej pory nie czytałam, natomiast słyszałam o nim raczej dobre opinie, tak więc jestem bardzo ciekawa. A ta książka jest bardzo popularna, ciągle mi w ostatnim czasie gdzieś tam miga przed oczami, tak więc bardzo się nią zainteresowałam. Mamy tutaj historię chłopaka, który dostaje taki telefon, że umrze w ciągu 24 godzin, że za 24 godziny w zasadzie nie w ciągu, i żeby wykorzystał po prostu ten ostatni dzień czy ostatnią dobę ze swojego życia jak najlepiej. Ma to być taka bardzo przejmująca i bardzo piękna opowieść, także już nie mogę się doczekać, bo bardzo lubię takie historię. Natomiast druga książka z właśnie wydawnictwa Win India, którą planuję przeczytać we wrześniu, to książka Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. I to jest na pewno książka, o której już mogliście słyszeć, bo ona teraz jest wszędzie na BookTubie, na Bookstagramie, każdy o niej mówi. No i ja również oczywiście chciałabym ją przeczytać, żeby wiedzieć, o czym jest, a słyszałam, że również jest właśnie piękna, że bardzo się wszystkim podoba. To z pozoru i z opisu taka dosyć prosta historia, ponieważ mamy tutaj historię dwóch przyjaciół, dwóch chłopaków, skrajnie od siebie różnych, ponieważ jeden boryka się z taką biedą i z problemami natury finansowej, natomiast drugi, z tego co zrozumiałam, ma takie bardzo uprzywilejowane życie. I to, co jest ciekawe, to to, że akcja tej książki rozgrywa się w Meksyku. Nie wiem, czy czytałam kiedykolwiek jakąś książkę, gdzie akcja rozgrywałaby się w Meksyku właśnie. A w dodatku, o ile się nie mylę, nie wiem, czy teraz nie skłamę, w latach 80., tak więc no dosyć dawno temu. Swoją premierę ta książka miała też już jakiś czas temu, bo ona była kiedyś w ogóle wydana w Polsce pod tytułem Inne zasady lata. Natomiast pierwsza premiera taka zagraniczna to był właśnie 2012 rok, tak więc 9 lat temu, więc nie jest to nowa książka, natomiast wydaje mi się, że wydawnictwo zdecydowało się na wydanie jej właśnie w tym momencie, ponieważ wyszła na jaw informacja, że autor planuje kontynuację tej książki. Także myślę, że właśnie dlatego wydawnictwo Win India ja teraz zdecydował się na jej wznowienie, żeby później również wydać drugi tom tej książki. Także jestem bardzo ciekawa, bo no z tego co widzę, to wszyscy tę książkę czytają i wszystkim się bardzo podoba, także mam nadzieję, że i ja dołączę do tego grona. Kolejna książka to coś, co już pojawiało się w moim TBR-ze co najmniej raz, o ile nie więcej, a jest to Historia przemocy Edwarda Louisa. To jest książka, którą ja już dosyć długo na swojej półce. Czytałam inną książkę tego autora, która ma tytuł Koniec z Edim i wywarła na mnie ogromne wrażenie. No i właśnie dlatego sięgnęłam też, czy nie sięgnęłam, tylko kupiłam sobie Historię przemocy, ponieważ chciałam poznać więcej książek tego autora. A niedługo, bo właśnie we wrześniu, nakładem wydawnictwa Pauza oczywiście, wychodzi kolejna powieść Edwarda Louisa i będzie to książka Kto zabił mojego ojca. Taką relację właśnie Edwarda Louisa, autora, z jego ojcem poznajemy już w książce Koniec Edim, ponieważ jest to książka autobiograficzna i już tam mamy szansę dostrzec, że nie jest to udana relacja, że jest to bardzo trudna relacja. Natomiast właśnie Kto zabił mojego ojca to jest historia śmierci, takiego powolnego odchodzenia ojca autora i tego jak... Nie wiem, on z nim rozmawia, gdzieś tam się z nim spotyka, to też taka chyba historia o wybaczeniu, także jestem bardzo tamtej książki ciekawa, ale zanim po nią sięgnę, to chciałabym właśnie nadrobić Historię przemocy. Ostatnio tą książkę polecała Sylwia z kanału Teachbook i bardzo jej się ta książka podobała, bardzo mocno ją polecała właśnie. Mówiła, że to jest taka naprawdę bardzo przejmująca, bardzo smutna książka, także tym bardziej jestem ciekawa. I piąta książka, tym razem wydawnictwo poznańskie i taka trochę cegiełka, ale jest to książka 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. To jest książka wydana 11 sierpnia, czyli dokładnie na miesiąc przed 20
30. rocznicą zamachów w Nowym Jorku. No i właśnie o tym jest ta książka, zresztą no to jest chyba oczywiste po samym tytule. Natomiast ma to być takie bardzo osobiste podejście autora do ofiar i do osób, które po prostu bezpośrednio doświadczyły tych zamachów. Podobno ta książka powstawała przez kilkanaście lat, także jestem bardzo jej ciekawa. Widziałam recenzję jego z kanału Tu Czytam i miała tam kilka zarzutów do tej książki, które rzeczywiście, jak ona o nich opowiadała, no to brzmiały dość tak, no niezbyt dobrze. Natomiast koniec końców Gosia stwierdziła, że to jest bardzo dobra książka, więc mam nadzieję, że taka rzeczywiście będzie. I bardzo nie mogę się doczekać czytania tej książki, bardzo mnie ona ciekawi. Myślę, że to będzie coś naprawdę bardzo wzruszającego i takiego bardzo przejmującego. No a kiedy czytać książkę o zamachach 11 września, jeżeli nie we wrześniu właśnie? Także to zdecydowanie jest plan na wrzesień. No i to tyle, jeżeli chodzi o te książki, które mam tutaj fizycznie na swojej półce. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, o której mówiłam na samym początku, to myślę, że większości z Was udało się odgadnąć, że chodzi mi o Święto Ognia Kuby Małeckiego, książka, która wychodzi jakoś w połowie września. Na pewno sięgnę po tę książkę tuż po premierze, już nie mogę się doczekać, kiedy trafi w moje ręce, bo jak wiecie, Kuba Małecki to jest jeden z moich ukochanych polskich pisarzy, w zasadzie chyba mój ulubiony polski pisarz, a jeden z takich ukochanych w ogóle wszechczasów. Zawsze czekam na jego książki i na szczęście tak się jakoś właśnie dzieje, że zawsze te książki wychodzą raz do roku w okolicy września właśnie, także no nie musimy jakoś bardzo długo czekać, bo mniej więcej raz na rok książkę dostajemy, więc super. Wydaje mi się, że to jest taki idealny odstęp czasu, że te książki nie są ani za często, ani też zbyt długo na nie nie musimy czekać. O Święcie Ognia Wam już mówiłam w zapowiedziach na trzeci kwartał tego roku, także nie będę się tutaj powtarzać. Bardzo, bardzo czekam na tę książkę i co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że mnie zachwyci tak jak pozostałe książki Jakuba Małeckiego i na pewno dam Wam o niej znać. Tak więc tak właśnie prezentują się te moje plany na wrzesień. Mam nadzieję, że uda mi się te wszystkie książki przeczytać. Bardzo bym chciała. Dajcie koniecznie znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na wrzesień, po jakie książki we wrześniu, właśnie taką wczesną jesienią lubicie sięgać. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i jak zawsze widzimy się już niedługo. Cześć!